Cześć dziewczyny, tym razem będzie film nie treningowy, ale oczywiście w tematyce treningowej. Porozmawiamy sobie trochę więcej o brzuchu, o pracy mięśni brzucha w ćwiczeniach, bo często dostaję od Was pytania, jak to zrobić, żeby poczuć ten brzuch, że nie czujecie brzucha przy ćwiczeniach w staniu, nie czujecie brzucha przy ćwiczeniach na macie, więc postanowiłam troszeczkę tutaj więcej na ten temat powiedzieć i myślę, że trzeba zacząć od naszej postawy, bo jeżeli tutaj nie będzie właśnie właściwego ułożenia ciała, to bardzo ciężko będzie Wam poczuć ten brzuch, jeżeli by nie powiedzieć, że jest to niemożliwe. Razem stańmy i ustawmy ciało w takiej właściwej postawie. Stopy są na szerokość bioder. Delikatnie zmiękczone kolana. Nie usztywniaj się, bo usztywnienie w kolanach idzie potem jakby w górę na całe ciało. Pamiętaj, że nasze ciało to jest całość, nie ma takich oddzielnych fragmentów. Wszystko funkcjonuje razem, więc sobie delikatnie zmiękczamy te kolana. I teraz wiele osób właśnie już tutaj w tym odcinku ma taką wadę postawy albo po prostu źle ustawia to ciało, że ta miednica jest odchylona w ten sposób. I my chcemy ustawić właściwie tą miednicę i w ten sposób już tutaj powinnaś czuć, że ten brzuch zaczyna się aktywować, że on włącza się do pracy. Idąc w górę, musimy dalej zwrócić uwagę na ustawienie naszych żeber. I w moich treningach ja często powtarzam właśnie zamknij żebra. I część z Was potem pyta w komentarzach, co to znaczy, że mam zamknąć żebra. I teraz uwaga, tłumaczę zamykanie żeber. Wiele osób stoi, ćwiczy, wszystko robi w takiej pozycji, gdzie te żebra są takie porozciągane. U jednych będzie to bardziej widoczne, u innych będzie to mniej widoczne. U mnie jest to dość mocno widoczne, jeżeli rozciągnę te żebra. I teraz, kiedy ćwiczymy i chcemy aktywować nasz brzuch do pracy, musimy te żebra ustawić do takiej właściwie tak naprawdę pozycji, chociaż pamiętajcie, że nie ma jednej pozycji właściwej dla naszego ciała, bo nasze ciało jest po prostu stworzone do ruchu i będzie przyjmowało różne pozycje. Ok, ale wróćmy do zamykania żeber. Domykamy żebra, musimy pamiętać jednocześnie z tym samym zamykaniem żeber o ustawieniu naszej obręczy barkowej łopatek. Musimy ściągnąć łopatki, nie dość, że do tyłu, to jeszcze opuścić je w dół, tak żeby barki nie były przy ściągnięciu uniesione wysoko do uszu. Jeszcze raz, stopy na szerokość bioder, delikatnie zmiękczone kolana, nieusztywnione, miednica ustawiona, żebra domknięte, łopatki ściągnięte, opuszczone w dół i jeszcze musimy pamiętać o głowie, żeby ona nie była ani wysunięta, ani gdzieś tam odchylona. Musimy lekko cofnąć podbródek, jednocześnie wyciągając naszą głowę do góry. I teraz to też jest fajna wskazówka, taka jedna wskazówka, żeby się wyciągnąć. Jeżeli próbujemy się wyciągnąć do góry, to automatycznie te nasze krzywizny zaczynają się ustawiać, to ciało zaczyna się poprawnie układać. Więc teraz, jeżeli chodzi o ten nasz brzuch, ta właściwa postawa będzie bardzo istotna, ale niezwykle ważne właśnie będzie ułożenie miednicy i żeber. Czyli to, o czym bardzo często mówię na tych treningach, które robimy wspólnie tutaj na kanale. I teraz przejdźmy już może do takiej bardziej praktycznej części, czyli mamy ustawioną naszą miednicę, mamy ustawione nasze żebra i barki. Jakiekolwiek ćwiczenie tutaj nie wykonamy, chcemy właśnie w ten sposób angażować brzuch. I teraz ćwiczenie, które pojawiło się na przykład w cardio na mięśnie brzucha. I już tutaj musisz wykorzystać tą pozycję, czyli domknąć. W ten sposób już poczujesz, że brzuch się napina i jeszcze dodatkowo skracamy mięśnie brzucha. Pamiętamy, że ten nasz mięsień prosty brzucha, on właśnie odpowiada za skrócenie tego odcinka od żeber do spojenia łomnowego. Także tu jeden przykład, kolejny przykład. Przysiady. Na pewno słyszałyście, że przysiad to jest świetne ćwiczenie, które angażuje do pracy między innymi brzuch. Pewnie zastanawiałyście się, ja w ogóle nie czuję tego brzucha w przysiadach i jak mam to zrobić, żeby ten brzuch poczuć. Wrócić do tej pozycji, do tego naszego poprawnego ułożenia i trzymać je po prostu przez cały nasz ruch. Napięty brzuch, aktywny i teraz wykonujemy przysiad cały czas trzymając tutaj ułożenie. W tym odcinku ułożenie się nie zmieniło. Hop i hop. Cały czas brzuch był napięty. Jeżeli bym zrobiła to w ten sposób, że wypchnęła pupę, tutaj brzuch się rozciągnął, wydłużył, to zwróć uwagę, że ten mięsień prosty po prostu był
nieaktywny w ćwiczeniu. Pierwsza rzecz, brzuch nie pracował, nie wzmacniał się. Druga sprawa, kręgosłup był wygięty i obciążony, przez co możesz potem czuć po prostu ból czy dyskomfort w odcinku lędźwiowym. Wykonując treningi siłowe, czyli kiedy zabierasz hantlę, gumę i robisz ten nasz przysiad, to tak naprawdę dajesz coraz więcej pracy do mięśni brzucha. Dlatego mówi się, że trening siłowy świetnie właśnie rzeźbi mięśnie brzucha. I to samo ustawienie możemy przenieść tak naprawdę na każde ćwiczenie, za kroki. Aktywny brzuch, żebra opuszczone, miednica poprawnie ułożona. Pamiętaj, że też nie chodzi o to, żeby tutaj maksymalnie chować miednicę pod siebie. To ma być neutralne ułożenie. Brzuch schowany, żebra opuszczone, łopatki utrzymane i schodzimy na przykład do zakroku czy do wypadu bocznego. Cały czas tutaj brzuch, mój brzuch jest aktywny. Musicie wiedzieć, że wykonywanie ćwiczeń w ten sposób jest trudniejsze, będzie wymagało od Was więcej skupienia i więcej wysiłku. Często zauważacie, że kiedy ta Wasza technika się poprawia, te treningi stają się coraz bardziej trudne dla Was i to jest jak najbardziej normalne i okej. Nie przejmujcie się tym, po prostu wtedy jeszcze bardziej wykorzystujecie te ćwiczenia, które właśnie robimy, poprzez jeszcze lepsze zaangażowanie ciała. Nie zawsze chodzi o dokładanie obciążenia. Kolejną rzeczą, o której muszę tutaj wspomnieć, a właściwie powinnam wspomnieć na początku, ale nie chciałam tutaj Was od razu zarzucać takimi rzeczami, które mogą się wydawać trudne, one nie są wcale łatwe. Chodzi o aktywację mięśnia poprzecznego brzucha, który bezpośrednio nie wpływa na wygląd tego naszego kaloryfera, ale jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o trening mięśni brzucha, bo stabilizuje naszą miednicę. Mięsień poprzeczny brzucha to jest taki, można powiedzieć, pas, który nas tutaj okala i trzyma kręgosłup ułożony w odpowiedniej pozycji, trzyma właśnie taki, tworzy taki gorset mięśniowy. Bez jakby świadomego używania tego mięśnia poprzecznego ciężko jest ćwiczyć bezpiecznie, bo chociażby nasz kręgosłup jest obciążony. Mięśnie brzucha też nie pracują w taki sposób, jaki mogą pracować, ale to sobie omówimy troszeczkę bardziej ten mięsień poprzeczny, kiedy zejdziemy na macie. Musicie wiedzieć, że właśnie, że to jest taki gorset, który właśnie też pomaga nam tutaj ustawić tą dolną część brzucha. Będziecie czuły napięcie właśnie szczególnie w tym miejscu. Ok, zejdźmy sobie do pozycji niższej, czyli na macie. Na macie zrobimy sobie tak naprawdę podobną rzecz, którą zrobiliśmy w staniu. Zaczniemy od deski. Może to być dowolna deska, na ramionach, na przedramionach, ale zasada będzie ta sama. Czyli chodzi o ułożenie naszych pleców i właśnie dzieje się tutaj dokładnie to samo, co omawiałam, kiedy stałyśmy. Czyli odpowiednio ułożona miednica, domknięte żebra i tutaj ułożona obręcz barkowa. Jeżeli ćwiczysz w ten sposób, mięsień prosty brzucha jest rozciągnięty, wydłużony, czyli jest nieaktywny w ćwiczeniu. Musimy zamknąć żebra, dokręcić miednicę do odpowiedniego momentu, nie na maksa, nie na 100% i w ten sposób aktywować po prostu mięśnie brzucha. Jeżeli to ćwiczenie jest poprawnie wykonane, to naprawdę nawet kilkanaście sekund jest już dużym wyzwaniem i nawet dla zaawansowanych osób. Chcę Wam pokazać, że tak naprawdę jakąkolwiek pozycję nie przyjmiemy, ta zasada będzie zawsze taka sama. Hop, miednica, aktywny brzuch i boczna deska, również aktywacja mięśni brzucha. I tak naprawdę ciężko jest utrzymywać takie idealne, świetne napięcie przez kilkadziesiąt sekund. Dlatego ja w moich treningach Wam nie proponuję takiego rozwiązania. Oczywiście wiem, że są różne wyzwania deskowe po kilka minut. Ja raczej bym się skłaniała ku takiemu utrzymywaniu tego napięcia przez kilkanaście sekund, żeby po prostu było to super jakościowo wykonane i myślę, że wtedy jest po prostu z większą korzyścią. Dodatkowo jeszcze właśnie chcę wspomnieć tutaj o ćwiczeniach w podporze, czyli wszelkiego rodzaju lifty i tutaj też bardzo często Wam powtarzam, żeby dociągnąć brzuch do góry. To też jest bardzo ważne, ale pamiętajcie, żeby nie robić tego za wysoko. Jeżeli ustawimy się w takiej poprawnej pozycji, to ten brzuch już w tej chwili jest aktywny. Dokładamy do tego jakiekolwiek gumy, brzuch ma jeszcze więcej pracy, jeżeli chodzi o stabilizację i po prostu wzmacnia się bardziej, jest bardziej zaangażowany w ćwiczeniach. Przejdźmy sobie może do leżenia, czyli pewnie to, co większość z Was interesuje najbardziej, czyli jak poczuć te mięśnie brzucha w ćwiczeniach typu spięcia, po prostu w ćwiczeniach na brzuch, takich, które pojawiają się często w treningach, czy to moich, czy to innych trenerów. I teraz
doklejanie pleców do maty. Czy to jest niezbędne i czy tylko taki sposób jest właściwy? Często na pewno słyszycie właśnie taką komendę: doklejamy lędźwie do maty. Nie zawsze będzie to takie idealne rozwiązanie, bo doklejenie mięśnia, pleców do podłogi będzie nam tutaj bardzo właśnie angażowało ten mięsień prosty brzucha, ale tak jakby wyłączy z pracy ten mięsień poprzeczny. A chciałabym, żebyście nauczyły się go kontrolować, bo on jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi właśnie o poprawne wykonanie, takie, żeby was nigdy nie bolał kręgosłup i żebyście mogły naprawdę robić sobie fajne, mocniejsze treningi. Połóż się z wyprostowanymi nogami, ciało wyciągnięte i zobacz, że teraz tutaj będzie pojawiała się właśnie ta przerwa między odcinkiem lędźwiowym a matą. I teraz możesz sobie nawet włożyć tutaj rękę. Nie chcemy ruszać tutaj, nie chcemy nic ruszać. Tu ma zostać tak samo. Ugnij jedną nogę, ugnij drugą nogę. Będziemy po prostu w tej chwili angażować te mięśnie głębokie. Tutaj powinna być taka płaska przestrzeń. Ten brzuch ani nie jest nachylony pod tym kątem, ani nie jest nachylony pod tym kątem. Powinno tutaj być po prostu, nie chodzi o tkankę tłuszczową. Czy osoba ma więcej tej tkanki, czy mniej, to tak naprawdę będzie to wyglądało podobnie. Tutaj powinna być taka powierzchnia, na której mogłabyś sobie postawić szklankę. I teraz spróbuj napiąć mięśnie, napiąć brzuch i zobacz, czy tutaj ten obszar stał się taki napięty i twardszy. Jeżeli udało ci się właśnie w ten sposób napiąć brzuch bez dociskania odcinka lędźwiowego, to prawdopodobnie aktywowałaś właśnie ten mięsień poprzeczny. Tak jak wspomniałam, on jest bardzo ważny, bo on tworzy taki gorset mięśniowy. I teraz ćwiczenia wykonywane w ten sposób, bez dociskania maty, będą jak najbardziej ok, ale też jakby trzeba tutaj rozróżnić, że w części ćwiczeń doklejenie pleców do maty będzie ważniejsze, w innych będzie praktycznie niemożliwe do wykonania, a jeszcze w innych będzie po prostu wskazane. I teraz na przykład ćwiczenia z opuszczaniem nóg, czyli w ten sposób, no to tutaj ciężko by było nam tych pleców nie dokleić i wykonać ćwiczenie poprawnie, chociaż to też jest wykonalne. Chcę po prostu, żebyście miały świadomość, że nasze ciało, tak jak już wspominałam, może pracować w różny sposób. Część rzeczy jest już bardziej dla osób zaawansowanych i lepiej trzymać się tych podstaw. Czyli tak jak tutaj wspominałam, zwykłe spięcia, plecy niedoklejone, wykonujemy spięcie, ale możemy te plecy dokleić i też wykonać spięcie. Fajnie by było, jeżeli byś potrafiła wykonać to ćwiczenie w jeden i w drugi sposób i po prostu nauczyć się swojego ciała, świadomie pracować tym ciałem. Musisz wiedzieć, co jest po prostu dla niego dobre i co będzie mu służyło. To pamiętaj, że jakikolwiek ból w odcinku lędźwiowym nie jest dobry. Jeżeli wykonujesz ćwiczenia na brzuch i w ćwiczeniach prostych nie czujesz brzucha, a w ćwiczeniach trudnych czujesz po prostu zamiast brzucha kręgosłup, to ani jedno, ani drugie wykonanie tak naprawdę tutaj tego brzucha nie wypracuje. Jeżeli należysz do pierwszej grupy i mimo wszelkich filmów instruktażowych w internecie nadal nie czujesz tego brzucha, to warto moim zdaniem po prostu zgłosić się do fizjoterapeuty, do trenera i popracować nad tym brzuchem, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, które rodziły. To tutaj jakby wizyta u fizjoterapeutki, uroginekologicznej moim zdaniem jest po prostu pierwszym krokiem. Jeżeli chodzi z kolei o ćwiczenia trudne, no to pamiętajcie, że one muszą jakby pojawiać się w miarę pojawiania się tego waszego progresu. Nie wskakujemy od razu do ćwiczeń trudnych, bo nasze ciało po prostu nie będzie w stanie wykonać tego we właściwy sposób i zamiast robić formę, to będziesz sobie robiła krzywdę. Tak naprawdę temat mięśni brzucha jest bardzo obszerny, ale tak jak tutaj w tym całym filmiku wspomniałam, najważniejsza będzie ta postawa, ta świadomość ciała i umiejętność ustawienia go we właściwej pozycji. Oczywiście trzeba się na początku na tym bardziej skupiać, potem już to wchodzi w nawyk. Można by temat rozwijać, najlepiej jest pracować indywidualnie, ale myślę, że właśnie z tą wskazówką i z taką swoją własną pracą jesteście w stanie tutaj wiele zmienić i nauczyć się w końcu dobrze ten brzuch spinać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał.
Jeżeli tutaj było jakieś zagadnienie, które uważacie, że powinnam dużo bardziej rozwinąć, to oczywiście możecie dać znać. Jeżeli będzie to możliwe, to będę się starała to zrobić, ale też chciałam zaznaczyć, że niektóre rzeczy są naprawdę bardzo ciężkie, nawet do przekazania podopiecznemu, jeżeli jestem z nim jeden na jeden, a tym bardziej do takiego wytłumaczenia przez internet, ale będę się starała. Mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnym treningu. Trzymaj się ciepło. Cześć.